Chcę, o Jezusie moim śpiewać, wysławiać wielkość Jego cnót. Śpiewać o Jego mękach gorzkich, w których połamał śmierci grot. Wysławiajcie mego Jezusa, miłość i wiele Jego cnót. Nućcie o Jego mękach gorzkich, w których połamał śmierci grot. Cudownego ja wysławiać, grzeszników przyjaciela w głos. Z Bogiem łaskawie mnie pojednał, światło niebieskie w duszę wzniósł. Wysławiajcie mego Jezusa, miłość i wiele Jego cnót. Nućcie o Jego mękach gorzkich, których połamał śmierci grot. Drogiego Zbawcę chcę uwielbić, to Jezus niezwalczony wódz. Zwycięsko swoich przeprowadzi przez piekło, śmierć i grzech moc. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchajmy na początek naszego nabożeństwa w dziękczynne święto żniw fragmentu psalmu 104, który jest nazwany hymn ku czci Stwórcy. Błogosław duszo moja Pana. Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki i odziałeś się w chwałę i majestat. Okryłeś się światłością jak szatą i rozpostarłeś niebiosa jak namiot. Wyznaczyłeś wodom nieprzekraczalne granice, by nie mogły powrócić i zatopić ziemi. Kierujesz źródła do dolin rzecznych tak, że płyną pomiędzy górami i poją wszystkie dzikie zwierzęta. Nawet dzikie osły gaszą w nich pragnienie. A nad nimi gnieżdżą się ptaki, wydają swój głos spośród gałęzi. Ze swoich komnat nawadniasz góry, ziemia nasyca się owocem dzieł Twoich. Sprawiasz, że trawa wyrasta dla bydła, a dla człowieka jadalne rośliny, aby z ziemi czerpał pokarm. Wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni twarz, i chleb, który krzepi serce. To wszystko czeka na Ciebie, by dostać pokarm we właściwym czasie. Gdy im dajesz, przyjmują, a gdy otwierasz rękę,
sycą się dobrem. Kiedy skrywasz oblicze, tworzą się, a kiedy odbierasz im ducha, giną. Stają się prochem, posyłasz swego ducha i zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan raduje się z dzieł swoich. Chwała niechaj będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było od początku, jak jest i jak będzie, po wszystkie wieki. Amen. Niech Pan będzie z wami. Módlmy się. Panie nasz i Boże, wraz z wieloma naszymi braćmi i siostrami przychodzimy do naszych kościołów z wdzięcznością w sercu. Od Ciebie pochodzi wszystko to, co dobre w naszym życiu i w świecie. Tak, jesteś godzien chwały, Panie, bo pozwalasz swemu słońcu świecić na złych i dobrych, a deszcz zsyłasz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Błogosławimy Cię za dobre owoce każdej ludzkiej pracy, każdego Twojego stworzenia. Dziękujemy Tobie za nasze zdrowie, siłę, za swych współpracowników, za wszystkich i za wszystko, co nam pomaga w życiu i sprawia, że życie staje się lżejsze. Dziękujemy za plon i żniwo naszej wiary, które przejawia się dobrym słowem, miłosiernym gestem i wybaczającą myślą w stosunku do całego stworzenia. Przyznajemy, Panie, że nie jesteśmy godni wszystkich tych dobrodziejstw. Nie jesteśmy lepsi od tych, którzy Cię w ogóle nie znają. Ty jednak troszczysz się o nas jak o swoje dzieci, a mimo to drżymy o swój los, jakby zależał on od nas. Nie jesteśmy często w stanie zaufać Tobie, uspokoić swe serca i dusze. Popadamy w niekończące się troski. Nie jesteśmy w stanie z wdzięcznością Tobie dziękować. Nie mamy ani czasu, ani ochoty na modlitwy za siebie i innych. Dlatego prosimy, zlituj się nad nami i przebacz nasze słabości. Spraw, by słowa o Twojej mocy, miłości i przebaczeniu odnowiły i wzmocniły naszą wiarę. A przy Twoim stole daj nam ponownie doświadczyć Twej dobroci, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się Twoją obecnością. Prosimy, pobłogosław w imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Tekst lekcji pierwszej znajdujemy w drugim liście Pawła do Koryntian, rozdział 9, wersety od 6 do 15. Drugi list do Koryntian, rozdział 9, wersety od 6 do 15. Tak zaś, kto skąpo sieje, skąpo też będzie zbierał, a kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał. Każdy niech tak postąpi, jak w sercu zdecydował, bez żalu i nie pod przymusem. Radosnego dawcę bowiem miłuje Bóg.
Bóg natomiast ma moc dać wam obficie wszelką łaskę, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelkie dobre dzieła, jak jest napisane. Rozrzucił, dał ubogim. Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ten zaś, który dostarcza nasienie siewcy, dostarczy i chleba na pokarm. I wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. We wszystkim ubogaceni bądźcie pełni wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu dziękuje się Bogu. Istotnie, służba w tej świętej sprawie nie tylko zaradza niedostatkom świętych, lecz obfituje także przez liczne dziękczynienia składane Bogu. Dzięki próbie, jaką stanowi ta służba, wielbią Boga z powodu waszego posłuszeństwa w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa oraz hojności daru względem nich i względem wszystkich. A w swych modlitwach za was dają wyraz przywiązaniu do was z powodu przeogromnej łaski Bożej, którą otrzymaliście. Bogu niech będą dzięki za jego nieoceniony dar. Błogosławieni są wszyscy ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja. Lekcję drugą czytamy w Ewangelii Marka, rozdział 8, wersety od 1 do 10. Ewangelia Marka, rozdział 8, wersety od 1 do 10. Nakarmienie 4000. Gdy znowu zebrał się wielki tłum i nie mieli co jeść, zawołał do siebie uczniów i powiedział do nich: żal mi tych ludzi, bo już od 3 dni są ze mną i nie mają nic do jedzenia. Jeśli oddalę ich głodnych do domów, zasłabną w drodze, gdyż niektórzy z nich przyszli z daleka. Lecz uczniowie odpowiedzieli: jak na takim odludziu ktoś może nakarmić ich chlebem? Zapytał ich jednak: ile macie chlebów? Oni oznajmili: 7. Wtedy polecił wszystkim usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów, zmówił modlitwę dziękczynną i połamał je i dawał swoim uczniom, aby rozdawali. I rozdali je ludziom. Mieli też kilka rybek, które również pobłogosławił i kazał rozdać. Jedli i nasycili się, a pozostałych okruchów zebrali 7 dużych koszy. Było zaś tam około 4000 ludzi. Następnie ich odesłał i zaraz z uczniami wsiadł do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto Słowo Boże. Wzrastajmy w łasce i poznaniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, któremu niechaj będzie cześć i chwała teraz i po wszystkie czasy. Po wysłuchaniu i przyjęciu słów Bożych do naszych serc, w odpowiedzi na te słowa, złóżmy teraz głośno wyznanie naszej wiary słowami apostolskiego wyznania wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. 3. dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Usiądźmy i zaśpiewajmy teraz pieśń numer 847. Mądrość tę, co wszystkim rządzić może. Zdumienia pewien nie wiem sam, jak czcić Cię, jak Cię sławić mam. O Boże, Ojcze, Panie, gdziekolwiek zwrócę oko swe, nie widzę cudów końca. Na każdym kroku hymn Ci ślę, która blaskiem lśniąca. Tyś nasiał gwiazd na niebios tle, rozproszyłeś nocy mgłę promiennym światłem. A człowiek rąk Twych cudny twór, nad który nic wyższego, boś go utworzył na swój wzór i wlał weń ducha swego. Ten człowiek to najlepszy ślad najjawniej przekonywa świat o mocy Twej i łasce. Więc duszo moja, Boga czci, sław Jego. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi. Amen. Wysłuchajmy fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Księgi Deuteronomium albo Piątej Księgi Mojżeszowej, rozdział 11, wiersze od 13 do 21. Jeśli będziecie pilnie słuchać moich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, aby miłować Pana, waszego Boga, i aby Mu służyć całym swym sercem i całą duszą, wtedy będzie zsyłał deszcz na waszą ziemię w swoim czasie
jesienny i wiosenny i będziesz zbierał swoje zboże, moszcz i oliwę. Da także trawę na twoim polu dla bydła. Będziesz jadł i się nasycisz. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść, żebyście nie odstąpili i nie służyli innym bogom i nie oddawali im pokłonu, bo wtedy Pan zapłonąłby gniewem przeciwko wam, zamknąłby niebiosa i nie byłoby deszczu. Ziemia nie wydałaby swego plonu, także szybko wyginęlibyście na tej dobrej ziemi, którą Pan wam daje. Weźcie sobie moje słowa do serca i do swojej duszy. Przywiążcie je jako znak na swoim ręku i niech będą wam jako ozdoba między oczami. Nauczajcie ich waszych synów, mówiąc o nich, gdy przebywacie w domu, idziecie drogą, gdy się kładziecie i gdy wstajecie. Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się wasze dni na ziemi i dni waszych synów na ziemi, którą poprzysiągł Pan dać waszym ojcom, jak długo będzie trwać niebo nad ziemią. Panie nasz i Boże, prosimy, byś i zesłał deszcz twojego słowa, rosę twojego błogosławieństwa na nasze wyschłe i wyjałowione dusze. Bądź z nami, Panie, w Duchu Twoim Świętym. Amen. Moi drodzy, z dzisiejszego tekstu, podobnie jak i z wielu innych, dowiadujemy się, że to sam Bóg nadał Izraelitom albo nakazał Izraelitom obchodzić święto dziękczynienia. Najpierw było to święto dziękczynne za wyjście z domu Egiptu, z domu niewoli, a potem z czasem stało się to świętem dziękczynienia za zbiory, za żniwa. To święto namiotów czy szałasów albo święto Sukot. Bo przestrzega Bóg, gdyby zaczęli wyznawać i służyć innym bogom i przypadkiem zapomnieli, że ziemia, deszcz i zbiory owoców pochodzą od Niego, to Pan zamknąłby dopływ wody i nic by się nie narodziło, a lud by zginął. Święto dziękczynienia za żniwa miało trwać 7 dni, aby Izrael mógł należycie pokazać, że wie, komu za nie dziękować. Bo gdyby Pan, jak słyszeliśmy w dzisiejszym tekście, ale też i w psalmie 104, zamknął swoje hojne ręce lub zakrył swoje oblicze, to człowiek by zginął. Cały Izrael więc świętował czas zbiorów i żniwa. A my dzisiaj, jak co roku, jak widać na stole pańskim, ten dzień świętujemy. Nie przestaliśmy i nie chcemy przestać, ale zbyt wiele rzeczy, moi drodzy, przez wieki się zmieniło. Wychodziło tylko o powtarzanie zwyczajów naszych przodków. Tak naprawdę to ludzi myślących w taki sposób zostało niewiele, a komunistyczne dożynki z alegorycznymi wozami należą już do zupełnie innego świata. Nie możemy po prostu udawać chłopów, a nie rolników, którzy na wiosnę czy na przednówek pomrą z głodu, gdy na pola spadnie grad. Zaś idea Boga, któremu trzeba nieustannie składać ofiary, aby dawał deszcz we właściwym czasie, jest nam na szczęście obca. Biblia na każdej swej stronie nieustannie nam przypomina, że powinniśmy wyrażać wdzięczność
za wszystko, czego sami nie możemy sobie zapewnić czy wyprodukować, za życiodajne produkty, które nie pochodzą z ludzkich pól i ogrodów. Co więc to powinno być? Trudno powiedzieć, bo dzisiejszemu człowiekowi wydaje się oczywiste, że sam o wszystko zadba i zatroszczy się. Nie widzi Boga ani w pogodzie, nawet podczas klęsk żywiołowych, ani w zbiorach czy ich braku, w wydarzeniach politycznych, ani w stworzeniu. A jeżeli już wplata Boga do zdarzeń, to najczęściej bardzo instrumentalnie, by osiągnąć efekt polityczny na przykład, czy pomagający osiągnąć własne cele i zamierzenia. Moi drodzy, nawet zdrowie, które uznawane jest nierzadko za współczesnego bożka, nie łączy ludzi z łaską Bożą. Z małymi wyjątkami tylko człowiek współczesny modli się do Niego tylko wtedy, gdy straci to zdrowie. A taka relacja czasami pachnie asekuranctwem. Nic dziwnego, że również trudno jest dzisiejszemu człowiekowi zastosować myśl o egzystencji i opatrzności Bożej w trakcie zbierania ziemniaków. Nasi współcześni już za tymi ziemniakami zbożem Boga nie widzą. W jakimś stopniu również i my, chrześcijanie, straciliśmy obraz świata reprezentowany przez naszych przodków, obraz świata związanego z Bogiem i od Niego zależnego. Nie widzimy, zwłaszcza w miastach, zależności życia ludzkiego od urodzaju czy nieurodzaju. Tak więc obraz Boga otwierającego szczodrze dłoń, by wyżywić swój lud, jest dla współczesnych mieszkańców miast nierealny. Mimo tych wszystkich przeszkód, z jakimi zmaga się współczesność, wydaje się, że istnieje jakiś wyjątkowy sposób wyrażania wdzięczności za zbiory, za żniwa. Moi drodzy, w Księdze Powtórzonego Prawa nigdzie nie jest napisane, że by ziemia wydawała plon, konieczna jest wiara, że za warunkami atmosferycznymi stoi Bóg. Było to dla ówczesnych tak oczywiste, że w ogóle nie trzeba było tego podkreślać. Natomiast często pojawia się stanowcze stwierdzenie, że dobre żniwo może nie nadejść, jeżeli ludzie odwrócą się od Pana i będą służyć innym bożkom. Słowa, jeżeli będziecie służyć obcym bogom i oddawać im pokłon, zginiecie w tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan. Tak więc, moi drodzy, myślę, że dzisiaj w naszym świecie święto dziękczynienia za zbiory jest w rzeczywistości aktem odnowy wiary, aktem odnowy tego zaufania, tej przywrócenia relacji z Bogiem. Nie chodziło o dostrzeżenie związku między zbożem a niebem, ale o zastanowienie się, w jaki sposób żyjemy i czy nasz sposób życia nie prowadzi nas i całego świata do ruiny. Czy nadal żyjemy w osobistej relacji z Bogiem i czy może po prostu odprawiamy nikomu już nic nie mówiące ceremonie, bo służymy już innym Bogom? Święto dziękczynienia może obudzić w nas pytanie, czy w ogóle podchodzimy do Niego z wiarą. Czy nie jest to tylko rzadkie w naszym Kościele nabożeństwo z pięknie przystrojonym stołem, bo tak tego wymaga kalendarz liturgiczny? A raczej powinniśmy przy tej okazji zastanowić się nad tym, jaka przestrzeń pozostaje dla Boga w naszym życiu. Jeśli człowiek współczesny nie potrzebuje do niczego Boga, to czy nie zajął on sam jego Boga miejsca? Albo czy przypadkiem nie służymy już tylko sobie? Czy otaczający świat nie staje się w powolny,
ale nieubłagalny sposób ziemią jałową, choć kiedyś był żyzny i przyjazny dla wielu? Czy nasz świat nie jest wyschnięty i szary, spękany z pragnienia, ponieważ człowiek, my, służymy złym rzeczom? Od dawna wiadomo, że nie ma na całym świecie już nieskażonego źródła czystej wody. W każdym organizmie, nawet u noworodków, występują ślady zanieczyszczenia cywilizacyjnego. A współczesny człowiek za tym wszystkim znowu nie widzi Boga i Jego twarzy zasmuconej z powodu naszej niewierności. A skutek jest znów taki sam. Tam, gdzie człowiek staje się najważniejszy dla samego siebie, gdzie traci wiarę, tam przestaje interesować go również bliźni. Niebiosa zamykają się wtedy, a ziemia staje się skażonym ugorem. A jaki jest owoc ludzkiego umysłu i serca? Możemy być z niego dumni? Możemy za nie z wdzięcznością dziękować? Moi drodzy, już tak wiele raz słyszeliśmy te ostrzeżenia i napominania. Tak długo karmieni jesteśmy wizjami apokalipsy, głodu, wędrówek milionów z miejsca na miejsce, że w jakimś sensie staliśmy się na nie nieczuli i obojętni. Myślę, że tak musiało być i za czasów Izraela. Dlatego, aby nie zapomnieć, kto jest dawcą i panem życia, pojawił się nakaz, by Izraelici uzbierali patyki i gałęzie i ustawili szałasy, a potem namioty, by mieszkać w nich przez 7 dni i 7 nocy. Nazwali to świętem namiotów i szałasów. Po co? Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że zamykamy się teraz w kościele, by myśleć, zastanawiać się i modlić przez 168 godzin. Nad tym, co dzisiaj przeczytaliśmy z Pisma, by przypomnieć sobie wszelkie okoliczności, kiedy to doświadczyliśmy troski ze strony Boga, jak nam pomagał w wielu kryzysach, jak karmił i ciągle karmi w czas głodu i niepewności. By zadać sobie pytanie, jakie zadanie masz do wykonania w tym świecie, i jak powinieneś traktować ten dobry i żyzny kraj, w którym przyszło ci żyć i komu powinieneś służyć? Moi drodzy, jeśli zacznie ogarniać nas w trakcie takich myśli uczucie wdzięczności Bogu, to jeszcze tak źle z nami nie jest. Mamy szansę, a wraz z nami i cały świat. Nie jestem pewien, czy wytrwalibyśmy w tak długim odosobnieniu i w takim nastroju przez 7 dni tu, w tym kościele. Ale przecież wiemy, że stać nas na okruchy wdzięczności, które pojawiają się w naszym życiu codziennie. Za to, kim jesteśmy, za to, co posiadamy, przy czyim boku zasypiamy i budzimy się codziennie. Że mogło nam się to nigdy nie przydarzyć. Te chwile głębokiej wdzięczności i ufności nie mogą przecież pozostać bez wpływu na słowa i gesty w stosunku do każdego człowieka i stworzenia dookoła. Myślę, moi drodzy, na zakończenie, że odzwierciedleniem takiej głębokiej harmonii pomiędzy wdzięcznością a życiem z niej wynikającym są słowa modlitwy Indian północnoamerykańskich, które warto zapamiętać, a które kiedyś czytałem tutaj. Daj mi iść przez piękno i dobro. Spraw, aby moje oczy zawsze pełne były widoku purpurowych zachodów słońca i kochającego spojrzenia tej jedynej miłości. Spraw, aby moje ręce miały szacunek dla Twego stworzenia. Spraw, aby mój słuch był tak wyostrzony, żebym słyszał Twój głos. Daj mi mądrość, bym lepiej zrozumiał to, czego nauczasz. Daj mi dostrzec lekcję życia, którą zawarłeś we wszystkich kamieniach i kwiatach, liściach i ptakach. Szukam siły,
ale nie po to, by pokonać mojego brata czy siostrę, ale by walczyć z moim największym wrogiem, samym sobą. Spraw, Panie, abym zawsze był gotów przyjść do Ciebie z czystymi rękoma i niezmąconym spojrzeniem. A kiedy życie zgaśnie tak, jak gaśnie każdy zachód słońca, pozwól, by duch mój, idąc do Ciebie, nie musiał się wstydzić. Moi drodzy, żyjmy już tu i teraz tak, byśmy przed Panem i przed całym stworzeniem nie musieli się wstydzić. Amen.
Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Panu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen. Zaśpiewamy teraz pieśń numer 730. Kim jestem, ważne to pytanie. Zrozumieć daj mi, Boże, Ty, bym słuszne miał o sobie zdanie, w pokorze wierny Tobie był. Bo kto nie poznał siebie sam, mądrości swojej zadał kłam. Jam, Ojcze, dziełem jest rąk Twoich, Tyś mnie na chwałę stworzył swą, by mądrze dni używał swoich, to nieodmienną wolą Twą. Czy żyłem tak, jak każesz mi, jak wierny syn ku Twojej czci? Masz maseczkę? No to dobrze, to maseczkę załóż, ale to dopiero jak będziesz rozdawał, wiesz? Badaj mnie, Boże, i poznaj myśli moje, doświadcz mnie i poznaj serce moje. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Bracia i siostry, za chwilę staniemy tutaj wokół tego stołu. Przychodzimy tutaj głęboko zawstydzeni naszymi grzechami, ale i podniesieni na duchu, ponieważ Bóg dał dowód swej miłości do nas przez to, że Chrystus umarł za nas
grzeszników, zaprawdę przez śmierć Syna Człowieczego zostaliśmy z Bogiem pojednani. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, zraniony został za nasze występki, starty za nasze winy, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Teraz przed obliczem wszystko wiedzącego Boga pytam, czy uznajecie, że jesteście ludźmi grzesznymi i czy serdecznie żałujecie swoich grzechów, którymi Pana Boga obrażaliście? Jeśli tak jest, to odpowiedzcie, każdy za siebie, uznaję i żałuję. Uznaję i żałuję. Skoro znacie swoje grzechy, czy nie wątpicie o Bożym miłosierdziu, a łaknąc i pragnąc sprawiedliwości, mocno wierzycie, że wszystkie grzechy są wam darowane dzięki męce i śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Jeśli tak jest, to odpowiedzcie, wierzę. Wierzę. Czy pragniecie i przyrzekacie za pomocą Bożą wystrzegać się wszelkich złych pożądliwości oraz żyć sprawiedliwie i pobożnie? Jeśli tak jest, to odpowiedzcie, obiecuję za pomocą Bożą. Za pomocą Bożą. Tak mówi Pismo, wyznawajcie grzechy jedni przed drugimi i módlcie się jedni za drugich. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ukuszmy się więc przed Bożym majestatem, módlmy się i wyznajmy wszystkie nasze winy i grzechy popełnione myślą, mową, czynem lub zaniedbaniem. Panie Boże, wszechmocny, miłosierny Ojcze, z pokorą przyznajemy się przed Tobą, że jesteśmy bezradnymi grzesznikami i sami nie umiemy sobie poradzić z naszą naturą skłonną do złego. Codziennie łamiemy Twe przykazania, sprzeciwiamy się Twej woli, ściągając tym na siebie Twój sprawiedliwy sąd, potępienie i śmierć. Z pokorą i serdeczną skruchą bolejemy nad tym, że Ciebie, Panie, obrażaliśmy, a naszym bliźnim przysparzaliśmy cierpień złymi słowami, czynami, a także zaniedbaniami. Ze skruchą wyznajemy, że z różnych powodów siebie wywyższamy, a bliźnich poniżamy, czym pogłębiamy niepotrzebne podziały między chrześcijanami, a Ciebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego, pozbawiamy należnej czci. Zmiłuj się nad nami, nasz Ojcze Niebiański, i racz nam darować grzechy ze względu na męczeńską ofiarę Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zechciej też sprawić, abyśmy mogli wzajemnie ze sobą się pojednać, a wzbogaceni darami Ducha Świętego mogli składać samych siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą Tobie, przemieniać swój sposób myślenia i poznać, że Twoja wola jest dobra, miła i doskonała. Amen. Siostry i bracia, usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.
na podstawie obietnic Bożych, wszystkim pokutującym i pragnącym zbawienia przez Jezusa Chrystusa zwiastujemy odpuszczenie grzechu. A tym wszystkim, którzy nie pokutują, to znaczy nie zwracają się do Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa, tym ogłaszamy, że ich grzechy są im zatrzymane. Kochani, z największą czcią dla Boga pracujcie nad wypełnieniem się waszego zbawienia. Bóg sprawia, że chcecie i możecie wypełnić to, co Jemu się podoba. Wznieśmy nasze serca do Pana. Zaprawdę jest rzeczą godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną. Zawsze i wszędzie dziękować Tobie, Boże Wszechmogący, Ojcze wiekuisty i święty, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla Twej nieskończonej chwały i zbawiennej miłości. Dlatego z całym Kościołem powszechnym, z aniołami i zastępami niebiańskimi we wspólnej radości wołamy na cześć i chwałę Twojego imienia. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, a cała ziemia jest pełna Jego chwały. Nasz Pan Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, łamał go i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął także kielich, podziękował i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Wysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że te rzeczy zasłoniłeś przed możnymi i mądrymi, a odsłoniłeś je przed nami, zwyczajnymi ludźmi. Zaprawdę, taka jest Twoja wola. Święty i sprawiedliwy Ojcze, wspominając jedyną i doskonałą ofiarę złożoną za wszystkich przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i oczekując radośnie Jego przyjścia, samych siebie składamy jako ofiarę żywą i świętą. Ty, który znasz serca, oczyść nas i odnów w nas pewność darowania win, abyśmy mieli świadomość obecności Zmartwychwstałego, który żyje w nas, a my w Nim. Panie Boże, prosimy, zechciej udzielić nam Twego Ducha, abyśmy, przyjmując ten chleb i ten kielich, mieli społeczność z ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego bowiem Ty sam tworzysz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i dajesz wszelkie dobro. Jak kłosy zboża rozproszone po polach, jak grona winne dojrzewające na stokach wzgórz, zebrane zostały w tym chlebie i w tym winie, tak cały Twój Kościół, o Panie, niech z krańców ziemi zgromadzi się w Twoim Królestwie. Zapraszasz nas, Panie, do Twego świętego stołu. Ty, który każesz nam kochać jedni drugich, przełam w nas to wszystko,
co jeszcze mogłoby nas od siebie wzajemnie oddzielać, abyśmy w jedności ducha modlić się mogli do Ciebie za tych, którzy tego potrzebują. Boże wszelkiego miłosierdzia, racz otoczyć swą opieką wszystkich strapionych, wątpiących, chorych, osamotnionych, wszystkich, którzy cierpią. Prosimy Cię, Panie, abyś objął swoją opieką tych wszystkich naszych bliskich i drogich, których tu dzisiaj nie ma, ale także sąsiadów, współpracowników, znajomych. Ich wszystkich w naszych sercach Tobie powierzamy. Czuwaj, Panie, nad Twoim Kościołem słabym i walczącym z tą słabością tu na ziemi. Zmiłuj się nad tą jego słabością, połóż kres jego rozłamowi, rozprosz jego obawy, wzmocnij jego odwagę i utwierdź wiarę. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Sięgnijmy, proszę, po śpiewniki. Pieśń 413. Ach, bo nie ma śpiewników. Bo... Ale mamy tu. Ale mamy, tak. Pieśń 413. Pierwsza i ostatnia, ósma zwrotka. Zbliżmy się do Chrystusa stołu, do Pana wznosząc myśli swe. Wiarą się łączmy z Nim po społu. On duszę naszą karmić chce. Przy świętej wzmocnij nas wieczerzy w mądrości cnocie, Panie nasz. Duch nasz niech Twojej łasce wierzy, że nam szczęśliwość wieczną dasz. Proszę o przyjęcie kilku informacji. Na podłodze w prezbiterium i dookoła stołu pańskiego oznaczone są miejsca oddalone od siebie co 2 metry. Miejsc tych jest 20. Jeśli zajdzie taka potrzeba, utworzymy 2 kręgi lub więcej wokół stołu po kolei. Wszyscy powinni mieć założone maseczki lub przyłbice i rękawiczki. W związku z pandemią używamy tylko małych naczyń, które będą brane ze stolika stojącego obok kazalnicy. Chleb pokrojony, przepraszam, tu stoi. Chleb pokrojony w kawałki będzie rozdawany na tacy. Każdy z uczestników będzie sam brał z tacy chleb. Wino lub sok winogronowy będzie nalewany każdemu z uczestników. Ci, którzy pragną przyjąć wino, proszeni są o stanięcie po tej stronie krzyża, od strony kazalnicy. Ci zaś, którzy pragną przyjąć sok winogronowy, proszeni są o stanięcie od strony ławki pastorskiej. Starszy zboru pełniący dyżur w ławce zamknie tę grupę. Po skończonym sakramencie nastąpi rozpuszczenie uczestników bez zwyczajowego podawania sobie rąk.
Alleluja! Oto Pan, nasz Bóg Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Siostry i bracia, proszę, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. To ja pójdę z tacą. Chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała Chrystusowego. Dzięki Ci, Panie. Amen. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, jest społecznością krwi Chrystusowej. Dziękujemy Tobie za ten kielich. Amen. A tak, siostry i bracia, posileni na duchu i ciele, pojednani z Bogiem i między sobą, idźmy w pokoju. Amen.
jest. To jest naprawdę niedobrze, jak te dwie tacy stoją razem. Tak, prosimy, prosimy drugi krąg. Tu jeszcze proszę. Tak, dziękuję. A tak, posileni na duchu i ciele, pojednani z Bogiem i między sobą, idźmy w pokoju. Amen. My tak? Tak. To choć pójdziemy po naczyniom do góry, żeby nie robić wyjątku. Bierz i jedz, Pan Jezus mówi, to jest ciało moje, za was wydane. Poczęcie na pamiątkę. Bierz i pij, Pan Jezus mówi, to jest nowe przymierze, krwi moje, która się za wielu wylewa na opuszczenie grzechów. Poczęcie na pamiątkę. Bierz i jedz, to jest chleb nowego życia, nowej wiary. Niech się prowadzi strzał. Dziękujmy Bogu, naszemu Panu. Panie Boże Wszechmogący, dzięki Ci składamy za Twoje święte imię, któremu dałeś przybytek w naszych sercach. Za wiarę, za życie,
za nadzieję zmartwychwstania, które nam dałeś przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Ty, Wszechmogący Panie, stworzyłeś wszystko, co istnieje, pokarm i napój dałeś ludziom, aby Tobie dziękowali, a dzisiaj nas raczyłeś obdarzyć duchowym pokarmem i napojem, a z nimi życiem wiecznym przez Twojego Syna. Dziękujemy Ci za Twoją moc i za to, że Twego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty za nas uniżyłeś, a potem raczyłeś Go wywyższyć po swojej prawicy. Panie Boże Wszechmogący, dzisiaj przeżywając to święto, pamiątkę zebrania plonów przez Twój lud wybrany, dziękujemy Ci serdecznie za to, że dozwoliłeś zebrać plon rolnikom, ale także nam wszystkim poza rolnictwem, w każdej pracy, którą wykonujemy. Dziękujemy Ci za to, że możemy pracować, mając świadomość, że każdą czynność wykonujemy przed Twoim świętym tronem i możemy westchnąć z prośbą o Twoje błogosławieństwo, możemy westchnąć z prośbą: Panie, przyjmij, oczyść i pobłogosław. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten nasz chleb powszedni, chleb codzienny, ale prosimy, niech Twój Duch nieustannie udziela nam Twojego światła tak, abyśmy stale odczuwali głód Twojego Słowa, abyśmy stale do Niego wracali i abyśmy byli uzdolnieni do tego, by się Twoim Słowem kierować. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to Twoje Słowo i dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś dla swego Kościoła. Prosimy, prowadź nas każdego dnia w życiu tak, jak wierzymy, że teraz w tej modlitwie prowadzisz nas do domu Boga Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad Tobą i niech Ci będzie miłości. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie. Niech Cię obdarzy swoim pokojem. Amen. Proszę spocząć, czas na ogłoszenia parafialne. Nabożeństwo w 18. niedzielę po Trójcy Świętej 11 października rozpocznie się o godzinie 10.30 i poprowadzi je ksiądz Roman Lipiński. Wznawiamy nabożeństwa wieczorne, ale nie w drugą, lecz w trzecią niedzielę miesiąca do końca tego roku. Nabożeństwo wieczorne 18 października o godzinie 19 poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
Lekcje szkoły niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez platformę Skype w czwartek 8 października o godzinie 19. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11-13 i w niedzielę po nabożeństwie. Z przewodniczącą diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie. Próby chóru naszego kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 18 w budynku parafialnym. W środę 7 października odbędą się na płaszczyźnie Skype studium biblijne o godzinie 18 i zajęcia z nauki o godzinie 19. Spotkanie medytacyjne odbędzie się w parafii w środę 7 października o godzinie 19. W sobotę 10 października o godzinie 10.30 odbędzie się tu, w kościele, dalszy ciąg obrad ogólnego zgromadzenia zboru z 19 września. Głównym punktem porządku obrad będą wybory kandydatów do gremiów parafialnych i rekomendacje do gremiów kościelnych. Na stronie internetowej oraz na Facebooku parafialnym można zapoznać się z uchwałami podjętymi podczas ogólnego zgromadzenia zboru w dniu 19 września. W niedzielę 11 października odbędzie się w naszym kościele o godzinie 19 koncert z cyklu międzynarodowych koncertów organowych. Wystąpi Waldemar Krawiec. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Tegoroczna kwesta na cmentarzu przeznaczona na ratowanie zabytkowych nagrobków odbędzie się w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada. W kancelarii jest włożona lista do wpisywania się na jednogodzinne dyżury. Prosimy członków parafii o jak najliczniejsze zaangażowanie się w tę zbiórkę. Kancelaria parafii jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10-14, a w środy od 11 do 15. Odwiedzających parafię obowiązuje przestrzeganie powszechnie obowiązujących reguł sanitarnych. Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika Jednota. Tematem numeru jest ekologia z perspektywy różnych chrześcijańskich tradycji wyznaniowych. Ponadto w numerze między innymi artykuły o tożsamości ewangelicko-reformowanej i myśli zmarłego w tym roku ekumenisty ojca profesora Wacława Hryniewicza, a także omówienie kolejnej części katechizmu genewskiego Jana Kalwina. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozpoczyna coroczną akcję charytatywną Prezent pod choinkę, przeznaczoną na pomoc dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Informacje szczegółowe znajdują się na ulotkach w kościele i w parafii. Kolegium Kościelne zaprasza do współpracy osoby chętne do pomocy przy realizacji transmisji wideo naszych niedzielnych nabożeństw. Zainteresowani proszeni są o kontakt z kancelarią parafii. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 734 zł. Ta ulotka, prezent pod choinkę, wygląda w ten sposób. Widziałem, że leży w budynku parafialnym na blacie w sieni. I siostry i bracia, nasz radosny zwyczaj składania życzeń urodzinowych. W minionym tygodniu urodziny obchodzili członkowie naszej parafii: Ewa Scholl, Sylwia Paschalis, Piotr Dedecius, Anna Lipińska, Hanna Tranda, Mirosław Niewieczerzał, Karol Rychwalski, Krzysztof Baczyński, Wouter Hofmeier-Zajman, Michał Pospiszył, Desiree Rasoloman-Pionona, Michał Tesarowicz,
Anna Zawadzka-Szewczyk, Katarzyna Karpińska, Katarzyna Bajdel, Janusz Orłowski, Radosław Popko i Eliza Michalik. Siostry i bracia, jubilaci, solenizanci, bardzo serdecznie życzymy wam Bożego błogosławieństwa, prosimy Pana Boga, aby prowadził was w swojej mocy i żeby to Jego błogosławieństwo objawiało się może zdrowiem, może życzliwością ludzi, może możliwością zaangażowania się w pracy na rzecz Kościoła Bożego. To wszystkie ogłoszenia. Przyjmijcie życzenie. Idźmy już w pokoju. Miłujmy się wzajemnie, jak i Chrystus Pan nas umiłował. O dobrze czynieniu i miłosierdziu nie zapominajmy, albowiem to są ofiary naszych serc Panu Bogu miłe. A łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami po wszystkie dni. Śpiewamy pieśń 842. Daj pokój nam, o Panie, złą drogą biegnie świat. Potęga rządzi prawem, kto kłamie, rację ma. Dziś modne jest bezprawie, obrotny zyskać chce. Wołamy, kiedy sprawisz, by pokój ziścił się. Prosimy Cię o pokój, bo ziemia czeka już. Tak wiele cierpień wokół i strach narasta wciąż. Na horyzontach burze, a wiara chowa się. Daj nam wytrzymać dłużej, pozostać z nami chciej. Daj, Panie, nam pokoju, bo serca harde są. Zawiodły w życia boju, rzuciły miłość Twą. Więc pomóż ręce podać, niech mowa szczerze brzmi. Niech znakiem naszym zgoda pokoju daruj.